Peter Prewc, no ale niesamowicie trudne zadanie przed najlepszym skoczkiem sezonu, aby dać Słoweńcom zwycięstwo w dzisiejszym konkursie drużynowym. Będzie o to walczył, nie ulega wątpliwości, będzie walczył fenomenalnie. W 2016 roku Peter Prewc będzie liderem! Litt roligere nå enn det var tidligere. Ja, det er forhold til å flyve her. Å, han får god høyde! Se her, se her! Odległość przed Peterem Prewcem. Zdecydowanie w jego zasięgu. On może skoczyć tutaj bardzo daleko. Popatrzmy, finałowy skok Petera Prewca. Ależ pięknie w powietrzu i najdalej! Punktową przewagę nad rywalami. Dziś po pierwszej serii 6,3 nad Kennethem Gagnesem, no ale jest w wielkiej formie. Wydaje się, że stać go na skok ponad 130-metrowy. Będzie ponad 130-metrowy. Teraz musi skoczyć ponad 230, by walczyć ze Stefanem Kraftem. On jest w stanie wylądować tak daleko, gdzie jest ta zielona linia i ląduje się. Przy pracy, ale teraz 240-metrowa odległość, 235 i powyżej wymagana przed Peterem Prewcem. Jest wiatr pod narty. Peter Prewc w znakomitej formie. Teraz proszę zobaczyć, gdzie... Powinien być długi skok. Jest wiatr pod narty. 130 metrów. Zobaczymy, czy tak jak w Garmisch-Partenkirchen, tak również tutaj Peter Prewc nie pozostawi cienia. 2007 roku, 19 lat czekali Słoweńcy na takiego skoczka, który znowu zawojuje świat, który będzie wygrywał konkurs za konkursem, który będzie najlepszy i teraz szybuje Peter Prewc. 1,5 metra. No i popatrzmy, bardzo wysoko zawieszona poprzeczka. 137 metrów, tyle musiałby skoczyć Peter Prewc, ależ on wysoko szybuje, gdzie wyląduje? Im gelben Trikot schnappt er sich auch den Sieg in Japan.